Siemano, 29 listopada, godzina 8:30, my idziemy na Sulzkogel, jesteśmy w Kutaj, nie wiem jak to nazwać, resort narciarski, tutaj same hotele, można i wyciągi, startujemy z parkingu, będzie to nasza druga próba. O, tam jest przeciwnik gdzieś, który się nazywa Sulzkogel i mierzy powyżej 3000 metrów nad poziomem morza. Także startujemy i do przodu, widzimy się potem. Heja! I tutaj według tabliczki mamy 4 godziny na Sulzkogel. Także zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Czy to będzie 4, czy trochę krócej. A czy może w ogóle dłużej. Ostatnim razem jak tu byliśmy właśnie, bo byliśmy tu jakoś 2 lata temu, chyba późno wiosną i było w ogóle dużo śniegu, nie doszliśmy na szczyt. Zagrożenie lawinowe. I pamiętam, że było dużo tutaj jakichś prac takich. Teraz widzę, że jakaś nowa droga jest zrobiona, która chyba prowadzi do tej zapory. Obok której przebiega szlak. A tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, naokoło kurorty narciarskie, kurorty, hotele, kurorty i... Uciekło mi słowo. Stoki narciarskie. Tak 40 minut za nami, no i jesteśmy u podnóża zapory. A tak to wygląda. Wyłożona kamieniami, raczej głazami. Tam jest jakiś inny szczyt. A za zaporą jest nasz cel, który nazywa się Sulzkogel. Tam mamy jeszcze... To jest prawdopodobnie... Tutaj jest Pokkogel 2800. Także tutaj jest co robić. Za tym Pokkogel jest następny szczyt, ale już nie wiem jaki. Też coś koło 2800-900 na pewno. Także tutaj jest gdzie chodzić. A my idziemy dalej. I po 55 minutach dochodzimy do zapory. Z dołu było 4 godziny, tutaj jest 3, tak żeby się zgadzało. I tutaj mamy taką wodę, Kraftwerk Grypę. Jesteśmy na drugiej stronie. W sumie tam byliśmy, musieliśmy tu obejść. Teraz idziemy tu. No i tam będziemy. Jestem ciekawy bardzo tego szlaku do szczytu. Chcesz coś powiedzieć? Jest pięknie. Piękna pogoda, chociaż na początku były chmury, ale super. Aż zrobię zdjęcie, bo urzekła mnie ta sceneria. A mnie urzekła ta historia. Ciao. I od 2600 mamy trochę zimowej aury. Tak to wygląda. Śnieg dość zmrożony. Na szczęście właśnie, tak jak tu widać, są odkryte miejsca, kamienie, na których można postawić nogę. Przewyższenia jeszcze przed nami. Także maszerujemy. Już chyba ponad 2 godziny, może nawet 3 idziemy.
i po prawie 4 godzinach, tak jak tabliczka mówiła na dole, mamy dokładnie 3 godziny 45 minut. Dochodzimy do naszego celu. Powiem wam, że mega, mega spokojny szlak bez ludzi. No, można tutaj naprawdę bardzo duży spokój odnaleźć. Nie ma żadnych dróg tutaj w pobliżu. Auta nie jeżdżą. Także świetny. No ogólnie, jak ktoś byłby przygotowany, my mieliśmy trochę przerwy. Myślę, że łatwiej by miał, a nas to trochę kosztowało, ale najważniejsze, że już u celu. Krótki meldunek, schodzimy, mamy w sumie już za sobą 10 km zejścia, nie wiem, ale myślę, że jeszcze za 2 godziny nam brakuje. Na szczycie byliśmy sami, dopiero po jakiejś pół godziny marszu w dół mieliśmy chyba ze 4 osoby, ale naprawdę mega spokojny szlak, bez ludzi, bez jakichś dróg na dole, które by jakiś hałas robiły, no ogólnie fajnie, fajne widoki. Co do szlaku, nie wiem, my ogólnie dawno nie chodziliśmy po górach, także trochę to odczuliśmy, trochę przerwy mieliśmy. Ale no nie było tak całkiem źle, no, na pewno było warto, bo były świetne widoki, świetna pogoda. No i jeszcze tutaj nie zasypało śniegiem, mamy w sumie dzisiaj który? 28 października, także już niebawem tutaj na tej wysokości pewnie sypnie i szlak będzie bardziej wymagający, że tak powiem. Teraz aby do zapory, a potem to już luźno. Także po prawie 8 godzinach łącznie z pauzą na szczycie dochodzimy do auta. Trochę się to przeciągnęło. Korzystaliśmy ogólnie z Hohenrausch i z całej tam strony Straka, także tam było chyba z 6 km do góry, chyba wyszło nam razem ponad 8 na szczyt i z powrotem, także łącznie ponad 17 dokładnie, ale ogólnie szczyt fajny, być może jakby była kondycja lepsza, to byłoby trochę łatwiej, nie? Coś dodasz? Nie, już chyba wszystko powiedziałem. Co tu mówić? Jestem zmęczona. Jesteśmy ogólnie zajechani. Nie ma co oszukiwać. W sumie bardziej zejście nas zmęczyło, jak to podejście. Bo podejście na szczyt samo w sobie no nie było takie złe, ale schodząc śnieg trochę się roztopił. Ruchome kamienie to trochę nam dało w kość. Jednak jakby ktoś chciał zdobyć swój pierwszy 3000, no to polecamy, bo jeżeli chodzi się po górach dość regularnie, jakaś kondycja jest, to można tutaj spokojnie wejść. Pusty szlak, ludzi była, jak my już schodziliśmy, to była garstka. Na szczycie byliśmy tam z godziny chyba sami, nikt tam nie doszedł. Także fajne widoki naokoło, panorama cała, jest na co popatrzeć. Zapora jeszcze na dole z pięknym turkusowym kolorem. Także jakby ktoś miał ochotę, to można polecić. Tak.
O, bajo.